Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No jakim kretynem trzeba być, żeby znowu zmuszać biednych, żeby płacili na bogatych? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Świeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach do filmików, które z reguły są demonetyzowane. No co to znaczy, że biednie znowu subsydiują i dokładają do bogatych? No ta partia demokratów, partia socjalistyczna, no ona naprawdę tłumaczy, że ludzie powinni kupować Tesle i inne, różne inne samochody za 70-100 tysięcy, zamiast jakiegoś normalnej półciężarówki czy jakiegoś samochodu osobowego za 25-30 tysięcy. Także różnica jest 3-4 razy więcej trzeba płacić za te wszystkie elektryczne samochody. No dużo idiotów bazuje na tym, co się dzieje w Norwegii. W Norwegii teraz jest taka sytuacja, że no to jest szczególnie ważne dla tych młodych, którzy są zafascynowani tą ochroną środowiska. No ale ci młodzi ludzie, no i sporo starszych też kompletnie nie ma pojęcia, jak to wszystko działa. Jeżeli chce się redukować ten dwutlenek węgla, no to trzeba redukować wydobywanie ropy. No jak się chce redukowanie ropy, no to trzeba tak przeanalizować tak na szybko Norwegię. Norwegia, oni teraz cały ten sen amerykański czy europejski, no to jest, żeby powielić Norwegię, tam gdzie te wszystkie hybrydy i samochody elektryczne, to teraz te mają lepszą wydajność niż samochody spalinowe. No ale dlaczego? No dlatego, że są bardzo ostro subsydiowane. Tam w zasadzie jest wszystko dopłacane. I to nie jest normalne, bo jeżeli te subsydiowanie skąd pochodzi? No pochodzi z pieniędzy z oleju. W Norwegii, Norwegia, no to jest 700 ludzi na milion, a jednak z taką populacją to oni eksportują 2% oleju światowego, czyli w zasadzie 20 tysięcy baryłek na milion to pochodzi z Norwegii, a mieszka tylko 700 na milion. Także tutaj jest ta matematyka. No i tego nie da rady powielić ani w Ameryce, ani w Polsce, ani w Europie. Po prostu no nie da. 1/50 oleju jest norweska. I to nie ma dwóch zdań. No druga sprawa to jest taka, że jeżeli ludzie się przejmują tym dwutlenkiem węgla, no to w zasadzie teraz jednym z najbardziej takich gorących produktów czy samochodów, no to jest Ford Mustang. Jest Ford Mustang Mach-E elektryczny, no ale również jest General Motors Hummer EV, czyli elektryczny vehikuł. I to są czołgi. Tam po prostu ta ilość tych baterii litiowych, no to jest nieprawdopodobna. To jest jak czołg, to może pociągnąć lokomotywę w sumie. No i te wielkie samochody wypełnione tymi wielkimi akumulatorami, no to tam trzeba przejechać setki tysięcy, jak nie miliony mil, żeby to wszystko się jakoś wypoziomowało i w zasadzie zrównoważyło to wszystko, co jest potrzebne, żeby wyprodukować te wszystkie akumulatory, baterie i tak dalej. No i to jest w sumie też opinia ludzi zafascynowanych tymi samochodami elektrycznymi. Tyle tylko, że ci wszyscy maniacy, no to oni sobie wyobrażają, że te wszystkie samochodziki elektryczne, no to będą bardzo wydajne, że to będą w formie Trabanta, czy Syrenki, czy jakiegoś innego Jugo, czy Fiacika 600, że po prostu będzie się jeździło tym nie wiadomo jak długo, z jednego naładowania, z gniazdka w domu. No prawda jest taka, że godzina ładowania
godzina ładowania w Ameryce. W Ameryce jest 120 V, w Europie jest 220 V, no to to ciągnie około tam 10 amperów, no to na te 10 amperów, no to można przejechać gdzieś 15-20 mil, czyli gdzieś 60 kilometrów. Później mogą być gniazdka 20-amperowe, no, no w sumie sprowadza się to wszystko do tego, że suszarka do bielizny, no to to jest ciągnie ładnych parę tysięcy kilowatów. To, to jak się to grzeje, to się grzeje i tyle w zasadzie potrzeba. No, nie da rady inaczej naładować. Oczywiście kretyni z najróżniejszych uniwersytetów i koledzy i politechnik proponują, że będą ładowali w 15 sekund, ale to jest po prostu idiotyzm, no, bo to potrzeba nieprawdopodobnej ilości kabli, nieprawdopodobnej ilości napięcia i tak dalej, i tak dalej. Także te wszystkie bajki, opowiadania o tym super szybkim ładowaniu, no to nie jest najlepsze rozwiązanie. Do tego też akumulator potrzebuje być, żeby nie był ładowany do 100%, bo jak jest ładowany do 100%, no to on troszeczkę te życie się skraca. Nie jest dobrze, kiedy się rozładowywuje tam do 5 czy 10%, także te baterie to powinny być działać między 20 a 80%. No ale wracając do tego Forda Mustanga czy Hammera, no to są kolosy. To są potężne bestie. No i ci wszyscy, co chcą, żeby motorek mały elektryczny zakładać na rower, to się nie zgadzają z tym. Tyle tylko, że teraz 600 miliardów dolarów w Ameryce jest inwestowanych w to, żeby produkować samochody tej najwyższej klasy, najdroższe, najlepsze. No i oni się nie martwią, ile to przyjedzie, ile to naładuje. I to w sumie jest tak 17-20% rynku. To na to idzie 600 miliardów dolarów. No, ciekawe jest to, że prezydent Forda, on właśnie w marcu powiedział, że oni muszą być bardziej dochodowi, no i że 50 miliardów w Fordzie musi być wydane na te lepsze, bardziej ekskluzywne samochody elektryczne. No i czy te samochody elektryczne to będą obniżały zużycie benzyny i wzrost dwutlenku węgla? No w sumie nie wiadomo. No teraz też jest ciekawa sprawa. Naukowcy, ci mądrzy naukowcy zaczynają mówić, dlaczego jest tak gorąco na kuli ziemskiej. No, część zaczyna być słuchana. No jeżeli pamiętacie, to w latach tam 1960-tych, 70-tych, no to było krzyk, że środowisko, że Ziemia zamarznie, bo to było tak strasznie dużo, te zimy się przedłużały, te filmy robili, Hollywood robił o tragediach, o zamrażaniu. No i okazuje się, że jak był smród, brud i ubóstwo w powietrzu, było to zanieczyszczenie, ten smog był taki potężny, no to Ziemia się tak nie nagrzewała. Ziemia się nie nagrzewała dlatego, że część tych promieni słonecznych, no słońca nie zmieni, tak? Słońce jest od milionów lat i to się tam hajcuje, jara i wszystkie te reakcje atomowe tam się odbywają. No tam są najróżniejsze takie cykle po co 700-800 lat, no i co tam 10 tysięcy lat. No ale to teraz też, jak się weźmie pod uwagę, że te niebieskie słońce, no to nie pomogło Ziemi. Te niebieskie słońce nie pomogło Ziemi, jakby już smog w najróżniejszych miastach, no to było zimniej. No. Ale wracając do tych bardzo super drogich samochodów, no to nie idzie tak za bardzo w kierunku tych mniejszych samochodów. No, w zeszłym tygodniu Ford miał taki wyciek i oni powiedzieli, że w zasadzie to muszą zwolnić kilka tysięcy ludzi, tylko dlatego, żeby no, troszeczkę te zyski były bardziej takie tłuste,
z tych samochodów spalinowych, dlatego że dokładają do samochodów elektrycznych, no bo tam nie ma jak na razie zarobić, bo to produkcja jest droga, także tylko subsydiowane rządowe działa, no a subsydiowanie rządowe co to jest? No po prostu zabierają dziesięcinę w podatkach, albo dwie dziesięciny, albo trzy dziesięciny, no i dokładają politycy, urzędnicy, budżetówka po prostu manipuluje cudzymi pieniędzmi. I w sumie ta wymiana, no to może doprowadzić do jeszcze gorszego zanieczyszczenia. Dlaczego może doprowadzić do zanieczyszczenia? No dlatego, że ci wszyscy ci biedni, biedniejsi, normalnie, no to cykl taki samochodowy w Ameryce jest 3, 4, 5 lat. Ludzie kupują samochód na pożyczkę 3, 4, 5 lat. Później ją spłacają. Sprzedają ten stary samochód biedniejszym. Następni ludzie jeżdżą następne kilkadziesiąt tysięcy mil i jest jakiś taki cykl. No i samochody, nie ma samochodów 20, 30, 40-letnich. Taki samochód 8-10-letni, no to jest praktycznie niespotykany. Nie wiem, gdzie one kończą, czy jadą do Meksyku, czy do Chin, czy do Europy. W każdym razie na ulicach nie widzi się samochodów starszych niż 80 lat. No a teraz to będzie to, że jak nie będzie tych nowych samochodów spalinowych, no to te stare wraki po prostu będą przetrzymywane nie wiadomo jak długo. Dlatego, że będzie ich coraz mniej. Ciekawe jest, że Nissan tak samo miał ambicje, oni zrobili taki malutki samochodzik Leaf, czyli liść, no i odchodzą od niego, no i teraz idą w kierunku sportowego takiego półterenowego samochodu SUV. Porsche tak samo. Porsche nie ma takich przebiegów, powiedzmy, jak jakieś małe Camry. No i nie wymienia przepraszam, tych samochodów mniejszych, które są napędzane silnikiem spalinowym. No, to jest ciekawe, że cała ta sytuacja z tymi samochodami elektrycznymi, cała ta polityka, no to jest taki problem, że ta polityka stwarza tak skomplikowaną sytuację polityczną, tylko dlatego, żeby zabić te tak zwane złe licho, żeby to zabić to straszydło. A tym straszydłem to miał być ten dwutlenek węgla. No a teraz niszczą, cała ta polityka niszczy wszystko naokoło. No to są tak zwane przewidywalne konsekwencje. No przewidywalne dla normalnych, tak, także jeżeli się zastanawialiście, o co to do jasnej cholery chodzi, no to mieliście rację, a ci wszyscy, którzy decydowali, kompletnie nie mieli racji. No ten model norweski, no to jest bazowany na tym, że ci biedniejsi, ci mniej wpływowi ludzie płacą za to, żeby te drogie samochody elektryczne jeździły, no ale to jest w zasadzie takie, można powiedzieć, kanibalizm, dlatego że cały ten przemysł samochodowy po prostu jest zjadany w imię tego, żeby był ten elektryczny robiony. W Niemczech to jest to klasyczny taki przykład. Oni starali się pchać te różne hybrydy, diesle i tak dalej, żeby to wszystko, matematyka się zgadzała. No ale za każdym razem rząd musi dopłacać, wpadać, interweniować, jakoś to doprowadzać do porządku. No w Ameryce cały ten bałagan z samochodami, no to się zrobił w latach 1980, kiedy Chrysler został w zasadzie
No, rząd dał pieniądze dla Chryslera. Dlaczego tak się stało? No dlatego, że Chrysler sam w sobie te wszystkie krążowniki sześciocylindrowe produkował, zamiast się patrzeć na samochody, które były importowane, powiedzmy, z Japonii. No całe te Detroit dzisiaj, no to jest smród, brud i ubóstwo, tam ludzie uciekają na potęgę, no ale tam był przemysł samochodowy w latach przepraszam, 70-tych, 80-tych, tam większość białych po prostu pouciekała. Tam zostali czarni robotnicy, którzy przyjechali do przemysłu wojennego w latach 40. z południa. No i teraz cały Detroit, no to jest po prostu jednym wielkim miejscem rozpaczy. No ale to jest tak, kiedy firmy są jakoś subsydiowane, dokładane są pieniądze i nie ma wolnego rynku. Także jeżeli zamierzacie sobie kupić Forda Mustanga czy General Motors Hammera, no to na pewno nie martwicie się o zanieczyszczenie powietrza. Niestety to zanieczyszczenie powietrza, no to jest finansowane przez biednych, normalnych ludzi, których nie stać na to, żeby sobie kupili samochód elektryczny. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? To jest szajeczka do subskrypcji. Dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No mam nadzieję, że zawsze będziecie głosować na normalnych, głosujcie na tych polityków, którzy nie niszczą narodu, nie niszczą biednych ludzi, nie niszczą przemysłu samochodowego czy jakiegokolwiek, bo zawsze politycy nie mają pojęcia o ekonomii, a zawsze decydują. Prawo jest ustanawiane przez prawodawców, no a później ma przewidywalne konsekwencje. Przekaz za komunistów, co głosowali na Bidena. No mam nadzieję, że też jesteście zdenerwowani tym, że mówią wam, żebyście kupili Tesle za 70 czy 100 tysięcy zamiast jakiegoś Camry z 4 razy taniej. Zdrowia dla normalnych.